Jesteśmy na spacistej 4, mam tutaj kolejną osiedlówkę po modernizacji przez Ewszyka. Pokażę wam mniej więcej kabinę tych dźwigów. Tak. Jedziemy na 10 piętro. Modernizowany 6 lat temu. Jedziemy na 10. 2017 niebieski wyświetlacz. No niestety. I ma falownik. Taki sam jak na spacistej 2. Ale ma niebieski wyświetlacz. No ty czy... Fajnie! No. Taki wyświetlacz podobny do GMV dla mnie. GMV też jest do taka. Do Otisa też trochę. Okej. Okay. Nie wiem gdzie jest rok budowy. Jest tutaj, ale nie ma pokazanego. No to jest na górze, ale nie jest podpisany. No właśnie. Tutaj pokaż. Pokazałeś panel? Panel pokazałem. Jest instrukcja taka. Tutaj lustro. Siema. Ja wychodzę na 10? Chyba nie. Nie. Chyba ktoś będzie stał? Nie. Dobra. Mamy szczęście w ogóle, że teraz w ogóle nikt nie będzie stał. A tu jest blok przez spacistej 2. No, tam dalej. No. No to jedziemy w dół. Teraz się udamy na spacistą 7. Tak, zaraz zobaczycie później, a na 10 jest hybryda. Odważnik. No. Modernizacja przez dźwigar. No. W ogóle te kabiny mi się bardzo podobają. Podobnie jak w Poznaniu na osiedlu Chrobrego. To są takie kabiny. Panel taki nowy. No faktycznie, tutaj widać, że nowszy. Pierwsze. Porter. Jest. Nie ma nikogo. Właśnie. Ja nagram sam. I ja z tobą, dobra? Ja nagram sam. Dobra. No dobra. Czekaj, ja proszę. Czy to był zręb osiedlowy w bloku mieszkalnym przy ulicy Spacistej 4. Idziemy teraz na Spacistą 7.